Siemanko, ja jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forza Horizon 4 na największym kanale o grach wyścigowych w Polsce. Moi drodzy, będziemy dzisiaj próbowali zdobyć Volkswagena elektrycznego przy pomocy Bugattiego, bo mamy specjalny wyścig do zrobienia, zobaczcie. Musimy się pościgać tutaj, żeby zdobyć Volkswagena. Prawdę mówiąc, myślałem, że za 50% na przykład tutaj dostaniemy sobie za 50% zrobienia jesiennego Forzatonu dostaniemy ten samochód, ale wystarczy przejechać tylko te mistrzostwa i właściwie on ląduje w naszych rękach. Wygraliśmy, zdobyliśmy sobie Volkswagena elektrycznego. Jestem ciekawy, co to za jeden, moi drodzy. Wybierzemy sobie go oczywiście. Jeszcze 50 tysięcy kredytów zdobyliśmy. Teraz, jeśli wiecie, w Forcie Horizon jest coś tak fajnego, że jak wylosujecie w Willspinie jakiś samochód, a na przykład macie go już w swoim garażu i nie chcecie, żeby wam się duplikował, to macie opcję od razu jego sprzedania. Także to jest naprawdę fantastyczna sprawa. Volkswagen został już dodany do mojego garażu i proszę bardzo, jest sobie tu. Tak, elektryczny, bardzo wysoka statystyka w klasie S2. No i wygląda sobie... Oh shit! Jakie wielkie skrzydło! I pytanie, czy on będzie lepszy od Rimaka? No patrzcie, to jest typowo chyba samochód torowy, no nie? Tu raczej, nim raczej nie pojeździmy sobie, wiecie, po jakichś tam drogach, czy w ogóle po takich normalnych drogach, nie? A Rimak jest dostosowany do jazdy po drogach, więc tutaj no raczej nie ma co porównywać za bardzo tych samochodów, wydaje mi się. Ale przetestujmy go sobie. Więc tak, tutaj mamy jeden bieg, w Rimaku mamy dwa. Wiemy, jak działają biegi w Rimaku, prawda? Ojej, co mi się właśnie wydarzyło z kierownicą? Czekaj. W ogóle widziałem, że na wyścigu jakimś sposobem włączyła mi się kontrola trakcji. Nie wiem, czy przez przypadek tego tu nie włączałem. Traction control wyłączony. A w grze, jak jechałem sobie na tym, to miałem włączone. Nie wiem, czy w Bugatti nie da się tego wyłączyć. Nie mam, nie mam co chodzi. W każdym razie tak. Słuchajcie, w tym samochodzie nie działa sprzęgło. Zobaczcie, wciskam sprzęgło. Samochód normalnie przyspiesza. Nie wiem, czy to jest jakiś glitch. Moment, ja na pewno mam włączone skrzynię biegów ze sprzęgłem. Raczej tak, no przecież dopiero co jeździłem. Tak. Manual ze sprzęgłem i zobaczcie, sprzęgło tutaj nie działa, także na luzie sobie nie pojeździmy. Czy możemy zrzucić na... O. Dźwięk jest dokładnie taki sam jak Rimakowy. Jeszcze zobaczmy sobie ze środka. Nie? Mamy oczywiście obroty, 14 tysięcy, 15 tysięcy obrotów, masakra. No nic, zobaczmy, mamy pokazaną tam prędkość. To jest wyścigówka, on będzie na pewno dużo lżejszy od Rimaka. Zaraz sobie zobaczymy, jakie ma opcje tuningowe. Przyspieszenie, no powiem wam, że jest chyba gorsze niż te Rimakowe. Co mi się tu stało? Wydaje mi się, że chociaż cholera wie. Jeśli chodzi o prowadzenie, no to wielkie skrzydło o czymś świadczy. To powinno być zajebiście. Wow, o kurde ty!
Ja nim tutaj lecitko przyhamowałem tylko. No i spróbujmy tutaj ostro wejść w zakręt. Ja pierdzielę. Jaki wariat. What? Nie jedziemy jakoś super szybko, 240 km na godzinę, ale te zakręty robi ultra gładko. Czekajcie, na pewno mamy tylko jeden bieg? Tak. Tylko jeden bieg, no samochód szybki to nie jest. W klasie S2 on jest wymaksowany, 996 czy 8 punktów, to jest masakra jakaś. Ja nie wiem jak on... Nie wiem, nic nie wiem. Ale patrzcie, bieg możemy sobie tu niby ustawić, nie? 251 km na godzinę prędkości maksymalnej, kochani, no to jest... To jest dziwne, no. Możemy tutaj bieg sobie ustawić, to jest plus. Chciałem to sprawdzić właśnie, ale tak poza tym to... Tak, docisk aerodynamiczny jest maksymalny. Moglibyśmy go sobie zmniejszyć, żeby zobaczyć, co samochód wtedy będzie robił. Jeśli chodzi o prędkość maksymalną, mamy tu naprawdę, podejrzewam, że ogromny docisk. 10 km na godzinę prędkość maksymalna nam wzrosła, więc nie jest to jakaś kolosalna różnica, a zysk, jaki mamy z przyczepności, jest ogromny, więc zostawmy to. I słuchajcie, mamy napęd na 4 koła, z tego co widzę. Także bardzo ciekawa propozycja, jeśli chodzi o ściganie się tym autem. Nie wiem właściwie... Nic nie wiem o tym samochodzie. Nie wiem, do czego on nam będzie w Fordzie potrzebny, tak? No i myślę, że bardziej chyba jako ciekawostka, bo... No nic, sprawdźmy może jakie ma opcje tuningowe, bo może da się zrobić swapa jakiegoś. Wsadzić V8 czy coś, nie mam pojęcia. Dobra. Custom up... Patrzcie, jest nowa ikonka jeśli chodzi o swapy silnika. O shit, co tu się wydarza? Race motor and battery parts. Patrzcie, mamy coś dodatkowego. Dodaje to nam 250 kW od razu. Także jakiś tuning tutaj jest, ale samochód już w tym momencie jest wymaksowany. Więc możliwe, że udałoby nam się jakoś skrzynię, ale tu nie ma chyba skrzyni biegów. Możemy go zrobić na offroad, jakby ktoś chciał. Możemy mu wymienić opony, ale cokolwiek w nim nie zmienimy. No dobra, tutaj z tyłu opony możemy sobie poszerzyć. Tylko że trakcja w tym aucie jest na tyle dobra, że nie jest to naprawdę potrzebne. Weźmy sobie najlżejsze, tak, tutaj już mamy bardzo lekkie, standardowe felgi i możemy tutaj jeszcze dodatkowo sobie dać zawieszenie rajdowe, jakby ktoś chciał, offroadowe. No, ciekawa sprawa, no nic, no to weźmy sobie tutaj, wsadźmy jakieś ulepszenie, tylko że mamy w tym momencie samochód w klasie X i właściwie nic za bardzo z nim nie możemy zrobić, jeśli chodzi o ściganie się w multiku, czy no, dla mnie jest to jednak istotne, żeby można było się w nim w multiku ścigać, a teraz sobie tą opcję od razu ujmujemy, więc poza prędkością maksymalną auto powinno być całkiem fajne, bo tutaj mamy statystyki na 10 wszystko. No i zobaczcie, wcześniej mieliśmy 500 kW, czyli około jakieś 700-650 koni mechanicznych, 1100 kg wagi, więc to jest naprawdę bardzo, 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 bardzo fajna waga, jak na samochód elektryczny, to jest ultra lekki samochód elektryczny. No i mamy z nowym silnikiem 750 kW mocy, czyli tam musicie to obliczyć dokładnie, nie wiem, 820-830 koni mechanicznych, no i 1006 kg wagi, także niewiele więcej nam ta waga wzrosła. Pytanie, co się stało z prędkością maksymalną? Mamy tam chyba, mamy na pewno tu jakąś przekładnię. I zobaczcie teraz, jeśli byśmy chcieli sobie tym samochodem coś, no, to jest lipa. 283 km na godzinę prędkości maksymalnej. No nie wiem, no. No i sprzęgło tu nie działa. W Rimaku sprzęgło działa, więc. Bezgłośny. Nie popsuły wam się słuchawki, nie regulujcie tam nic, po prostu ten samochód tak brzmi. Ultra przyczepny. Nie wiem, czy jest drugi tak przyczepny samochód jak ten w Forzie Horizon. Więc jeśli są jakieś tam takie... O, w sumie możemy tutaj w tym Forzatonie do zrobienia coś.
w sumie możemy sobie coś porobić, jeśli chodzi o radary na przykład. No tutaj to wiadomo, że raczej najszybszy samochód gra rolę, ale tu mamy radar, gdzie jest do zdobycia, na przykład 200 km na godzinę prędkości średniej tutaj miałem, nie? Taki mojej maksymalnej. Spróbujmy pobić ten mój rekord. Myślę, że sezonowe to wyzwanie damy radę zrobić bez problemu. Myślę, ale zobaczymy. Na kierownicy może być dodatkowo ciężko, ale spróbujmy. Ja sam miałem powyżej 200 km na godzinę średniej prędkości na tej strefie. Bardzo dobrze. Mega mocno skręca ten samochód. Ja pierniczę, jaki skrętny dziad. Strasznie skrętny. Nie wiem, czy uda mi się pobić swój rekord. Na pewno ma bardzo mocne też przyspieszenie. Ja tu używam sprzęgał automatycznie, ale to nie działa tutaj. I nie jest chyba nawet jako tako potrzebne w tym samochodzie. Przy takiej wadze i przy takiej mocy od zera obrotów raczej nie robi nam to większej różnicy, prawda? Dobra, próbujemy. Ty, co? What the fuck? Chyba pobiłem rekord. Ja pierniczę, jak on skręca. Pokaż, nie pobiłem. Znaczy, zrobiłem ten sezon. Sezonowe wyzwanie, ale tego rekordu nie pobiłem. Muszę sobie włączyć, wiecie, tutaj te powiadomienia, żeby zobaczyć, jakie ja tu prędkości osiągam. No myślę, że samochód właśnie będzie najlepszy do tego typu rzeczy, bo tak do osiągania prędkości maksymalnej, czy pobijania jakichś tam prędkości maksymalnych, to tutaj nic nie zrobimy tym autem. Czekajcie. Notifications. Road Discovery, to chyba to będzie. Units, Ghosts, Skills, Maps. No, jeszcze to możemy włączyć. Dobra. No i sprawdźmy, musimy pobić ten mój rekord. Myślę, że się uda. Ręczny. Ty, a może zrobimy driftowóz z niego? Mamy tu napęd na 4 koła. Sprawdźmy. W tą stronę mi trochę gorzej szło. Tutaj jesteśmy kawałek w powietrzu. No, widziałem 180 km na godzinę. No myślę, że tutaj tym samochodem da się zrobić ten rekord, bo on jest naprawdę ultra przyczepny. Da się spalić tak, że kapcia, jakby się ktoś uparł. Czy do driftu da się zrobić? No to jest ciekawe. Możemy spróbować. Ajajajajaj! Wsteczny działa, dobra, jest wsteczny, także można powiedzieć, że ma dwa biegi, nie? Rimac ma trzy, no bo ze wstecznym razem. Ależ przyczepny dziad. Niesamowite, i on w ogóle jakby nie ślizga się na tej drodze, to aż takie dziwne jest. Jak jadę na kierownicy, to jakbym w zupełnie inną grę grał. Spróbuję jeszcze raz. Uhuhu! 210 km na godzinę na kierownicy. Wow, naprawdę super. W sumie myślę, że nawet na kierownicy jest lepiej przy aż tak mocnej skrętności. Ja sobie chwilę pojadę nim na padzie, bo na padzie grałem dłużej niż na kierownicy i te wszystkie samochody mam bardziej wyczute. Ja pierdzielę. Co to za samochód jest? I na padzie to już w ogóle robi niezłe wrażenie. Kosmos. Znaczy, te wszystkie samochody w klasie S2 i tak by go pożarły, tak? No bo zobaczcie, no 280 km na godzinę gdzieś około. Byśmy nim śmignęli maksymalnie, nie? No to... Ale z drugiej strony te brak utraty prędkości na zakrętach to jest dość ciekawa sprawa. No praktycznie wcale nie, coś tam traci, wiadomo, ale myślę, że właśnie ten samochód to jest jedyny samochód, który chyba lepiej będzie jeździć nim na kierownicy niż na padzie, dlatego, że
Tutaj mamy taką płynną kontrolę, jeśli chodzi o skręcanie, tak? On jest tak mocno skrętny, że na padzie nie jesteśmy w stanie precyzyjnie go kontrolować, tak? Nie jesteśmy w stanie jechać idealnie na jednym pasie, no nie wiem, czy ja będę na kierowcy w stanie. Ale wiecie, o co chodzi. Chodzi o to, że nie mamy takiej precyzyjnej kontroli nad tym autem. A tutaj na kierownicy, no to jednak jest troszeczkę lepsza ta kontrola. I myślę, że to jest właśnie samochód dobry na kierkę. Tu mamy na przykład prędkość średnią jakoś, ale to na pewno... Właśnie, moglibyśmy poznajdywać sobie jakieś takie strefki prędkości gdzieś na krętych drogach, to tak jak tutaj, nie? Gdzieś, gdzie trzeba mocno skręcać. Poczekajcie, bo ja sobie tu muszę tylko filtry wyłączyć. Moment, mapa. O! Pokaż wszystko, albo weźmiemy sobie Road Street Series. O! Speed Traps i Speed Zones. Zobaczmy sobie. No i teraz tak. Na przykład tutaj mamy Speed Zone, ale tutaj to raczej łatwo jest. Raczej łatwo jest tam sobie pojechać. Ale na przykład tutaj, zobacz. Tu może być ciekawe, jaki ja mam wynik tutaj. 121 km na godzinę prędkości średniej. Ja tam sobie trenuję driftowanie, ale tym samochodem może być dość ciekawie. Spróbujmy. Nowy rekord za pierwszym podejściem, człowieku. Ja to chyba robiłem jakimś samochodem. Nie wiem, czy jakiś jest taki przyczepny, chyba Radical czy coś takiego. Też jest taki super przyczepny samochód, nie? Zobaczcie, za pierwszym podejściem udało mi się pobić mój rekord. 200. Ja myślę, że tutaj spokojnie dam radę jeszcze pobić ten rekord dodatkowo. Tutaj nie musimy się bawić w żadne sprzęgło, więc mamy, wiecie, ten zajebisty moment obrotowy, nie? Więc to jest idealny samochód do pokonywania chyba tych wszystkich takich trudnych stref prędkości, gdzie, o, na przykład jak tutaj, nie? Oj, trochę źle wyjechałem, może być gorszy wynik. Jakby to bez błędu pojechać. Nie wchodzi w ogóle w żaden ślizg. Chyba gorzej, nie? Chyba gorzej pojechałem. Tam na początku się trochę zamotałem. Ale można to zrobić, można. Czyli to była ta strefa prędkości. Udało mi się ją zrobić za pierwszym razem. Pokonać swój wynik, o może tak. Ja tutaj jakoś specjalnie też tego wyniku nie nabijałem, więc podejrzewam, że wy tam też na pewno lepsze wyniki macie. Ale ja bym właśnie dedykował ten samochód do takich rzeczy. No nie udało mi się chyba pobić swojego wyniku, prawda? No nie udało mi się. Ale w każdym razie myślę, że to jest dobre auto do tego. Weźmy sobie jeszcze jakąś strefkę driftową, może nie driftową, tylko taką strefkę pomiarową, gdzie jest dosyć kręto. O, na przykład tutaj, to też może być dobra opcja. Ja tutaj mam wynik 176 km na godzinę prędkości średniej. Spróbuję to uderzyć od dołu. No jest tam kawałek prostej, może nie być aż tak za różowo. W każdym razie ten samochód, no, jest dosyć ciekawy. Deszcz pada na nieszczęście. Spróbujmy. Tu się trochę ujawnił napęd na cztery koła. Wiecie co? Ja jeszcze sobie zrobię tutaj jedną rzecz. Co prawda, żeby samochód nie wchodził w ślizg, to nie powinienem do końca tego robić, ale myślę, że troszeczkę lepsze przyspieszenie będę uzyskiwał, jeśli zostawię ten dyferencjał fabryczny. To fabryczne ustawienie, czyli troszeczkę przyblokowany, bo no, ten samochód ma jednak i tak napęd naprzód. Pewnie trochę mi to korygować. Jest niestety noc, pada deszcz, najgorsze warunki, jakie można mieć na jesień. Ale próbujmy.
Strasznie, strasznie ślisko. Z góry podejrzewam, że będzie jeszcze gorzej, dlatego że tutaj jest ta droga dosyć taka wyboista. I no, samochód może obrócić po prostu łatwo. Myślę, że spokojnie da się ogarnąć wynik tym samochodem. No kurde, akurat mi się trafiły takie zjebane warunki, no. Chciałbym, nie wiem, poczekać chyba do rana. Albo by było najlepiej. Nie wiem, nie pokonałem chyba, nie tam 170 miałem. 176. Chciałbym bardziej od dołu uderzyć. Aż tu może być trochę trudno tym samochodem. To jest ta ostatnia prosta taka dosyć. Chyba, że tutaj na tej ostatniej prostej będziemy mieli. To jest, co się dzieje? Spróbuję. Spróbuję się jeszcze rozpędzić w tą stronę. O! 170. No na pewno można mój wynik pobić, nie? Tu mam 176, kurde. Trochę ciężko, ciężko mi było teraz, ale tam popełniłem jeden błąd, bo mogłem dohamowywać trochę dłużej. Gdzie tu mamy jeszcze jakąś taką strefkę? Tutaj jest, ale to na pewno też można szybko zrobić normalnym samochodem, powiedzmy spalinowym. Tutaj tak samo, za mały łuk, to musi być super mało miejsca, o, na przykład jak tutaj. Chociaż tu jest tylko jeden łuk, to można po ścianie go polecić, bo tam jest takie miejsce akurat charakterystyczne do wallride'u. Tu mamy jakiś offroadzik, tutaj też jakiś shooter. To właściwie chyba tylko to jedno miejsce, czyli tam na tej wiosce można ogarnąć tym samochodem, bo pozostałe miejsca to raczej zrobisz bardzo dobrze tymi też spalinowymi samochodami, nie? Tutaj mamy też, to też można machnąć bardzo ładnie jakąś spalinówką. Tutaj to jedyne, może ten radar tutaj, tą strefę prędkości tam i tu. Tu zdecydowanie jest to miejsce, a dla tego samochodu, nie? No i może jeszcze to też jest tutaj dosyć ciekawe do tego auta. No a poza tym ciężko mi jakoś zakwalifikować dobrze ten samochód. Może jeszcze sobie tutaj machniemy. Szkoda, że jest kurde noc, no. No i nie możemy za wiele z tym samochodem zrobić, tak? Jeśli chodzi o tunik. Fajne jest to, że możemy sobie wymienić ten silnik elektryczny na jakiś lepszy. Okay, próbujemy. Wow, skręt. Nie mogę się tego przyzwyczaić. Przed chwilą jechałem Bugattim. Zobaczcie, jak skręcam. Schodki robi, nawet na kierownicy. Nie wiem, czy udało mi się wynik jakiś tutaj osiągnąć. Mam powiedzieć, że mam 270 mam, nie? Miałem chyba 260. Może jak z górki będę jechał? Tylko problem jest taki, że to jest limit tego samochodu. 260 prawie, że 280 chyba mogę nim maksymalnie pojechać na tym biegu. Także no, lipa jest. Może jakbym trochę docisk zmniejszył, to dałoby się jakoś, ale tutaj zdecydowanie spalinówki rządzą. Dawaj, nie puszczam gazu, jedziemy. 175, no zobaczcie, więcej nie chcę. Jeszcze zjebałem, kurde. Jaki mam tutaj wynik? 170 coś. O. Można się pobawić, ale tak to... No może bym dał radę to pobić, tak? Bo tu 174. Tam gdzie jakieś strefy prędkości są, gdzie jest poniżej powiedzmy 175 km na godzinę, no to tym samochodem można by było to porobić. Ale tak to nie widzę innego zastosowania, bo raczej na wyścigach, no też za bardzo nim sobie nie poradzimy. No wyobraźcie sobie jechać Goliata, gdzie na Goliacie średnia prędkość to 300 km na godzinę. No nie no, 300 przesadziłem, gdzieś 200, może 70 czy 80, tak. No, tym samochodem no, raczej tego nie osiągniesz. Jakbyś miał, tam jest kilka takich prostych, gdzie naprawdę trzeba nieźle grzać. Tak, ale samo to pokonywanie zakrętów tym autem to jest coś niesamowitego.
Naprawdę, ciśniesz gaz do końca i jedziesz. Ale prawda jest taka też, że no, jakichś wielkich prędkości to ty nim nie osiągasz, nie? Więc na tych zakrętach takie średnie spalinowe samochody, jakieś z klasy S2 też dałyby mniej więcej sobie radę. Wydaje mi się trochę, że ten samochód ma za wysokie statystyki. Powinien troszeczkę być lepszy w tej klasie S2, nie? No, nawet teraz jak jest w klasie X, to nie ma szans z klasą S2 na większości wyścigów, tak myślę. O, 283 km na godzinę, prędkość maksymalna, tam jakbyśmy sobie odłożyli trochę ten docisk, no to by było troszeczkę lepiej, ale też jakoś nie tam, nie wiadomo jak, tak? Natomiast sam skręt sam w sobie to jest coś niesamowitego, naprawdę. Tak? I napęd na cztery koła. Co prawda ten przód jest taki delikatny, ale jest. Nie? Możemy sobie tam jeszcze ustawić na różne sposoby. No myślę, że no nie mam takiego jakoś innego zastosowania niż to, o którym wam teraz mówiłem, czyli robienie tych stref prędkości, takich ciasnych. No. Volkswagen. Elektryczny. Forza Horizon. Torowy. Dziękuję wam bardzo. Mówił dla was Lucek. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.